W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się 8. edycja Uśmiechu Seniora. Głównym celem tych naszych spotkań, zresztą podobnie będzie dzisiaj, była zawsze integracja, udowodnienie, że osoby w tym wieku, czyli w nieco późniejszej wiośnie, lecie i wczesnej jesieni życia mogą żyć fajnie, z uśmiechem, z satysfakcją, mogą być twórcze, a przede wszystkim uśmiechnięte. W spotkaniu wzięło udział blisko 300 seniorów z regionu. Między innymi słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku, są przedstawiciele związków kombatanckich, są panie zrzeszone w kołach gospodyń wiejskich, są członkowie klubów seniora, innych grup, stowarzyszeń. Marszałek województwa świętokrzyskiego podkreślił, jak aktywne jest środowisko seniorskie. Pokazujecie Państwo, że przejście na emeryturę wcale nie oznacza zmniejszenia tej aktywności, może przeniesienie jej na nieco inne pola. Dziękuję Państwu za to, bo właśnie takie działanie, inicjowanie w lokalnych społecznościach rozmaitych inicjatyw, począwszy od zajęć kulturalnych, działalności takiej prozdrowotnej, czy zwyczajne bycie jeden obok drugiego, podanie ręki w potrzebie jest bardzo ważne dla utrzymania takiej jedności w naszym społeczeństwie. Bardzo Państwu za to dziękuję. W sposób szczególny chciałbym podziękować, pokłonić się Wojewódzkiej Radzie Seniorów. Na uczestników wydarzenia czekało mnóstwo atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabiegi kosmetyczne wykonywane przez uczennice Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy. Na stoisku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach mieszkańcy mogli sprawdzić poziom cukru we krwi i zmierzyć ciśnienie. Seniorzy z chęcią uczestniczyli w przygotowanych konkursach oraz pokazach ćwiczeń i samoobrony. Spotkanie umiliły występy grupy Pasjonata z klubu seniora w Kielcach, półfinalistów znanego programu Mam Talent, chóru Con Passione z Zagnańska, a także zespołu Perły z Lamusa, laureata festiwalu Scyzoryki.